W linorycie jest to proces odejmowania. Każda kreska wycięta jest odejmowaniem. Rysunek zostaje czarny, a odejmujemy to, co powinno być białe. W miedziorycie jest odwrotnie. Każda kreska jest dodawaniem, a w linorycie odejmowaniem. Wycinam pod różnym kątem czasem. Biorę inny kierunek wycinania, by ta płaszczyzna nie była nudna. Linoryt nie lubi fuszerki. Grafika jest bardzo skomplikowanym tworzeniem i każda kreska musi być już z pewną dyscypliną tworzona.